No i co? Teraz nie mam pomysłu. Jak tam przejść na drugą stronę? Może tędy? Nie widzę też, czy stream i... O, jest, Serafin napisał. Oczywiście, bo mi się nie odświeżył. Super. To jest jakieś małżeństwo, prawda? On taki zielony. O kurde, przydłużył ich tutaj. I oni nie mają przy sobie nic ciekawego, także... Chociaż tam w tym pomieszczeniu może coś będzie. Średnio mnie to, powiem wam. To jest mój cel, obym tędy przeszła. Jakiś daszek czy coś? Tu będzie lód? Będzie lód, ale tutaj już woda. Kurde, Lipton. Tu też raczej nie przepłynę. Przydałoby się... A i tym też nie przejdę, bo liczyłam, że może tu jest jakiś most, ale nie ma. No nic, to będę musiała iść jakoś brzegiem, niby tutaj najbliżej, ale... Artem nie potrafi pływać? No on tak, on się tylko tak, wiesz, wpada, zatapia i wychodzi tam, gdzie ma najbliżej na powierzchnię. Także to tak wygląda u niego. Średnio... No, rady już, nie? Od wody. No tutaj będzie maska potrzebna. Nie mam pojęcia, gdzie tutaj, kurczę, będzie coś do przejścia. O, jest łódka! Uff, shit. Dobra, no to ładne. To dobrze, że nie wchodziłam tam na głębsze. Okay, zobaczmy, czy w środku coś dla nas zostawili dobrego. Proszę, tu ciepełko. Mam sobie ugotować co nieco, przespać się nawet. Co? No nie mówcie, że on na mnie przez ścianę plunął. Plunął na mnie przez ścianę. No tak średnio, nie? Nie, chyba na mnie plunął. Właśnie, i tu coś dostałam ciekawego. Ładownica na dodatkową amunicję. Regulowane zapasy zapewniają komfort noszenia. Albo na broń do rzucania. No to ja w ogóle wolę tą, tak? Wolę te zapasy. Czy ja mogę teraz trochę więcej amu zrobić? Kurde, kiedy ja to ogarnę, nie? Mówisz, że się oparzył? Panie... Czego mam za mało? Chemii! Kurde, chemia tutaj jest na wagę złota. No trudno. Nie, no tutaj dostałam stąd, więc... Nie, plunął na mnie... Plunął na mnie, no. Tutaj jeszcze jakaś ładna jest. Krzyneczka. I chemii 8 akurat. To ja bym się cofnęła jednak, a ten plecaczek? Ten plecaczek pusty. Już, okej. Okay. Drogo, drogo. Strasznie drogo. Pany będą mnie atakować. Zobaczmy w ogóle, w którą mamy stronę płynąć. Tam? Czy to nie będzie... No nie, w teorii to już powinno być coś innego. Więc oby nam się udało na szybko. Więc już czuję, że będą nam przeszkadzać. Tutaj też widzę, coś jest na górze. Jakiś człowiek.
O, no i super. No to było do przewidzenia, nie? Nie dadzą. O, wow, nie dadzą. Przypłynął normalnie. No kurde, no. Tu też jest łódka. I stąd, kurde, pluję, nie? Tutaj sobie przybiję. Tak będę... Zostaw małego chemika od Waltera White'a. A właśnie, nie wiem, czy słyszeliście, oni coś tam mają robić, nie? Jakiś sequel, czy coś? I też trafi na Netflix. Merelo. Hej, Merelo. Dzięki za follow. No to jesteśmy w tej fabryce. Już apteczka jest potrzebna. Coś jest za moimi plecami podobnoż ciekawego. Sprawdźmy. No tutaj też byli. Chociaż to jest coś innego, to okej. No i to prawdopodobnie ich sprawka. Tych kultystów. Straszno wygląda, wam powiem. Tam jest woda, więc lepiej nie wpadać. Co oni niby tu robili? Tam nie było gdzie wypłynąć. Film kontynuujący wydarzenia z serialu. A tak, bo tam podobno coś niepodomykane było i... Niektóre modyfikacje są tak duże, że zmieniają klasę u broni. No nie, nie zawsze wypłynie. Jeżeli ma gdzie, to tak, a... W ogóle zaznaczyło nam coś? Co to jest niby? Dobra, nie wchodźmy tam. To jest taka nieciekawa ta podłoga. Może tu gdzieś bardziej, nie? Za plecami jeszcze bardziej? No ja tego z tej strony chyba nie otworzę. I to jest ten budynek, nie ten tutaj z prawej. No, dawaj. Czyli tak nie przyjdziemy. Tu jest jakiś ludź, którego przegapiłam, jak wchodziłam. Ciekawe, czego oni tutaj szukali. Więc też nie przejdę. Czyli co? Chcesz mi powiedzieć, że czeka nas w ogóle cała wycieczka na tam prawą stroną? W ogóle da się, tak? To nic nie jest takie oczywiste i proste, nie? No nie wygląda, jakby miało się dać. No nie? Tam nic nie ma. Jakieś dwa silosy ewentualnie. Coś tu biega. Piła, toporek. 1, 7, 6. Tu nic, tu studnia, jeszcze taka prowizoryczna, jak kiedyś były, bardzo fajna. Wejdźmy do środka. Ale to pewnie miejsce do tworzenia, nie? Tak.
Tyk, stoliczek. Это последняя кассета. Постараюсь растянуть ее подольше. 20 сентября. Сегодня в совет приперся проповедник. Нес какую-то ахинею про то, что мы все выжили по воле Божьей. И что шаровые молнии — это наказание за наши грехи. Какие еще грехи? Последний генератор сгорел. Ребята погибли. Ну ладно. Так мало грехов. Еще и бороться с ними надо молитвой, постом и оберегами. А эти-то уши развесили. Хорошо, хоть Роман его выставил. А то я уже Силантия этого за шкирку хотел. В общем, систему громоотводов из-за мракобеса решили отложить. Пусть свои обереги в деле сначала покажет. 27 сентября. А Силантий-то не так прост. Его обереги, громоотводы и есть. Электрики наши вон сколько объясняли, как заземлять правильно. Да все же умные, кто там их слушал? А этот Бог сказал так делать, и точка. И что ты думаешь? Вчера три молнии обезвредили, без потерь. Роман только недоволен, чудак-человек. Какая разница, какого цвета кот, если крыс ловит? 5 октября. Силантий прав. От остатков оборудования надо избавляться. Молнии определенно реагируют на технику. А без большого генератора нам нормального электроснабжения и не видать. Так чего из-за мелочей рисковать? Проживем и так. 7 октября. Роман мертв. Сом. Да, может быть, не стоило выводить народ. Можно было постепенно как-то. Да, утопили нужные вещи. Ну, бывает. Сум. Но при народе лезть в реку, устраивать скандал. Понятно, власть уплывала у него из рук. Но поднимать руку на Силантия. И вжаться. Как тот говорил, все. 31 декабря. Заканчивается пленка, заканчивается год. Если будет на то воля Божья, злоключения наши закончатся вместе с ними. Мы больше не одиноки в этом мире. С нами Бог. А значит, кто против нас? Определенно не я. Значит, и дневнику моему конец. Новый год. Время начать жизнь с чистого листа. Да и электричество, как говорит отец Силантий... И зважьте, гость, который видел... co to jest piorun ochronny, jak to działa, jak on to pokazuje, na koniec, kurczę. Wow, jego kolega nawet go zostawił, tamten się do wody rzucił. Dobra, śpimy do rana. Fajnie jest nocą, ale ja mam tutaj za jasną na razie, więc żebym się nie gubiła i nie obijała o wszystko, to przyjdziemy sobie do poranka. O, jak jasno, od razu lepiej, może będziemy widzieć drogę teraz. Kurczę. Ciekawe. Coś tam wpadło do wody. Chyba tędy mieliśmy, nie? To mieliśmy posprawdzać. No ale nie, tam jest znak zapytania. No to ja tędy się nie dostanę, może. Kurczę, no muszę wrócić. Tu już prowadzi zupełnie gdzie indziej. Może jest gdzieś dołem jakieś przejście. Ale ja tam spadłam i nic nie widziałam, nie? Okej, matkę miałam ściągniętą, to już ściągnę jeszcze raz. Może powinnam jakiś kluczyk odnaleźć? Nie mam pojęcia. Dobra. Tu nie, tu też nie. Tu ktoś wisiał. Ja gdzieś tutaj spadłam, a tam poszłam prosto. Skończyło jak się skończyło, nie? Tędy też nie przejdę. Tu mogę. Jeszcze tędy ewentualnie. Nic nie ma.
Kurde, macie jakiś pomysł? Uszlam, wpakuję się w bagno. No, na tych torach też byłam. Do rury? Nie da się. Też tu poginęli. Może w dalszej części się odblokuje, dopiero co wysiadłaś z pociągu, ale... Chyba nie bardzo, wiesz? Mi się wydaje, że po prostu jak już odblokujemy ten pociąg, on to naprawi, to pojedziemy dalej. Także mamy tutaj czas dla siebie. Ups, w tym momencie i... A potem to będziemy tylko machać na pożegnanie. Ma tu jakiś pomysł? Tu też nie. Nie mam pojęcia. No tak, Boże, Janek, no to jest to, nie? Nie wiesz i potem tłumaczysz komuś coś. Kurde. Tu z lewej niby, nie? Ale naprawdę nie wiem, jak się do środka dostać. Dobra, idę za zadaniem głównym, najwyżej przypadnę. Szukaj, ciekawe ile to zajmie. Jak ci się nudzi, to możesz iść kanapkę sobie zrobić. Zjeść Snickersa na przykład. Zjedz Snickersa, Janek. Jest tu jakieś wejście, jakaś drobinka? Nie ma. Nie ma? Nie ma. Ale tu coś jest. Nic nie działo. Pokaż kotku, co masz w środku. W ogóle może z góry coś będzie więcej widać. Секретарем райкома был, а теперь святого играешь?
Народ губишь, не захрен! Как спится-то тебе по ночам, гнида? Я тебя, гада, в аду дождусь! Мне специально сатана именные вилы выдаст! Хоть то выходит другий, ни хрена. В общем, скоро увидимся, Силя! Будет весело! Chyba to był ten drugi. Śmiesznie tup... Wow, wow, wow. Śmiesznie tupta. A to są ci wyznawcy, nie? Tak, te bereciki, kurczę. Przywódca pielgrzymów. Idę zabić tych tam tutaj. Mam nadzieję, że nie potrafią się wspinać. One coś mówią? Okej, ten poszedł na raz. Słyszycie? O, coś jakby gadały tak delikatne. Jakie kurde. Ile ich tu? Co najmniej dwa jeszcze słyszę. Mi się średnio podoba. Tam już chyba nie mam po co wchodzić. No raczej. Ale fajnie by było, gdyby wyszły stamtąd i ja nie musiała się z nimi bić tam w otwartym polu 2 minuty temu. Raczej był koczą. No. Tak coś tam jeszcze, jakieś pozostałości. Z mowy ludzkiej chyba. O jest. Jak się nie utopię, to spadnę z wysoka. A to jeszcze przed tym. Spoko. Tu są. Tu je widać. Dostał raz, ale to za mało. Ucieknie. Natomiast tego jednego tutaj było dobrze widać. I cały czas jest, siedzi. Nie wiem, co jeszcze oznaczają te kolory, nie? Shit. Wiem, czy on dostaje, czy nie. W nogę to tak średnio. Jezu, no padnie? One chyba są mocniejsze, te zielone. Kurde, to już tu całe stado. No jeszcze żyje. Dobra, teraz jak zejść, bo na skróty się nie da. Mm-hmm.
Nihogo, powinno być bezpieczne, w miarę. Nowe ulepszenia. No, opłacało się ich tutaj powybijać. Super. O, cześć. I tutaj można było się z nimi pobawić ewentualnie. No nie mówcie, że tu przejście było. Nie, nie było. Okej, a jak sobie tutaj skoczę? Okej, to lecimy dalej, do celu. Nie wiem, czy iść tam z tymi biedakami pogadać. Zapiszę sobie, chociaż zapisało się samo. Zobaczymy, jak tutaj się rozmowa z nimi potoczy. Chowam tę broń. Dobra, nic tu nie ma. Natomiast tu chyba powinno coś być. Tu nie. A temu co się stało? Przeżyli jeszcze, nie? Może to już inni są. Jaki ładny szpagat zrobił. Sex-show. Coś tu nie pykło, panowie. Rykoszetem dostał. Nie szmaliaj, bratucha! To bandyta jest. Я не при делах, реально. Чисто играли, как всегда. А тот же Ган мухлевать, походу, решил и спалился. Ну и пушку первый вынул. Я моргнул, не успел. А сами же повыбьяли тут. Найс. Непонятное вышло конкретно. Зуб даю, не при делах я. Если чё, за меня бобёр мазу тянет. Ты не шмаляй только. Пишите то? Он надеюсь, что его не слыхат. Что делать-то, бля? Что делать теперь? И что это за кекс вообще? Открыли бы, что ли? Может, бобёр в оркестр не занёс или чё? А мне теперь чё, выгребать за него, да? Хоть бы не шмальнул, бля. Хотя, чё его, я же чисто бармен. Кто бармен стреляет? Честная разборка была, я реально не при делах. Эй, ну забить его не забей. Чё, они тутай все, окей, попстрекали все миссия. Janek, jak tam z czasem stoimy? Ale ja tych tutaj gdzieś widziałam. Gdzie oni są? Gdzie oni stali? Albo ich już coś zjadło. No przecież to tutaj było. Ja ich widziałam z góry, nie? Akurat 30. Dobra, zrobimy 10-minutową przerwę i zrobię sobie tą kanapeczkę i jedziemy dalej. Będziemy jechać w tu metro dzisiaj tyle, ile wlezie. Zobaczymy ile. Gdzieś tam chyba Rondel coś tam o Divinity opowiadał, więc... Już wieczorkiem. Okej, 10 minut przerwy.